Razem z Komar Healthcare jesteśmy na meczu Krakowi z LKS-em Łódź. Dziś mogą Państwo zbadać w naszym punkcie diagnostycznym podstawowe parametry życiowe, takie jak EKG, zmierzyć ciśnienie czy sprawdzić swoją saturację. Mogą Państwo również zbadać u nas analizę składu ciała na tanicie. My dzisiaj przyszliśmy, tak jak widać, z młodymi koszykarzami Krakowi. Od niedawna zaczęliśmy prowadzić te młodsze grupy, więc dzisiaj jesteśmy, żeby troszkę się pokazać. A przede wszystkim, żeby chłopcy się pobawili i żeby była super atmosfera. Dzień dobry. Co wy tu gracie? Okej, ja gramy. Bardzo fajny sport, także polecamy wszystkim dziewczynom. My reprezentujemy sekcję, jak widać, szermierczą, Szabla, Centrum Szabli Krakowia. No i dzieci robią w tym momencie wolną walkę szablową za mną, ale będziemy pokazywać i starać się zachęcić tutaj tłumnie, mam nadzieję, napływającą publiczność piłkarską do tego, żeby trochę zmienili dyscyplinę zamiłowania i przenieśli się w takie rejony bardziej tradycyjne. Taki mamy dzień otwarty Akademii. Chcieliśmy zbudować jakąś taką strefę sportową, przedmeczową. Mamy tutaj sektor rodzinny, są zawodnicy z naszej Akademii, także organizujemy. Mam nadzieję, że to będzie cykliczne. Że trenerzy nie tylko teorię tutaj opanowali. Coś umieją, ale nie wszyscy. Ja się nie zaliczam do tych, co umieją. Nie wiem, jak tam co innego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, ponieważ o tej pracy, którą widać w social mediach chociażby, za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, ale proszę powiedzieć, co takim jest kluczowym materiałem na tę chwilę, jeżeli chodzi o pracę Akademii? Generalnie poprawiamy tak naprawdę działalność Akademii we wszystkich jej obszarach pod kątem szkoleniowym, organizacyjnym. Też wychodzimy z tego założenia, że chcemy być jakościowi w tych najmniejszych rzeczach, no bo tak naprawdę to one budują naszą całościową jakość. Jeśli chodzi o takie działania, które można konkretnie opisać, to działania koordynatorów poszczególnych bloków treningowych, którzy na bieżąco pracują z trenerami. To są cykliczne spotkania, na których są omawiane właśnie kwestie szkoleniowe, jak pracować lepiej, jak jeszcze więcej wykrzesać, jeśli chodzi o rozwój naszych młodych zawodników. Nowy projekt społeczny integracji wyrównywania szans, a więc drużyna piłkarska dla dzieci z zespołem Downa oraz autyzmem. Zaczęliśmy projekt Pasiaste Motylki, który już ruszył, mieliśmy pierwszy trening, jutro jest kolejny, także zapraszamy. Zapraszamy dzieci w każdym wieku z wszelaką niepełnosprawnością. Trenujemy w Krakowie na Wielickiej 101. Program klubów partnerskich traktujemy bardzo poważnie, stąd też powołanie osoby oddelegowanej do realizacji tego projektu, która tak naprawdę jest do dyspozycji naszych partnerów. Generalnie wychodzimy z tego założenia, że jako ten klub wiodący chcemy dać najpierw od siebie i z taką pokorą podchodzimy do sprawy, więc chcemy edukować, chcemy dawać swoje know-how i chcemy tę relację budować na zasadzie takiego partnerstwa, wzajemnego zaufania. I rzeczywiście głęboko wierzymy w to, że jeśli ta współpraca będzie ok, z naszej strony będzie wysoki profesjonalizm, naturalnym efektem finalnym będzie to, że ci topowi chłopcy, zawodnicy będą trafiali do Krakowi i będą reprezentowali pasy.
Jesteśmy po spotkaniu, które miało być takim meczem o życie z wielu względów. Dla drużyny, dla mnie. Niestety skończyło się remisem, który po raz kolejny popycha nas o centymetr do przodu, ale niewiele nam daje. Także jesteśmy bardzo rozczarowani, trochę sfrustrowani. No szkoda, że się nie udało, bo to miał być taki mecz na przełamanie. Także zagrali na tyle, na ile mogli. Wystarczyło to tylko do remisu. Dziękuję.